sobotę na Biłgorajskiej Krytej Pływalni już po raz siódmy odbyła się druga runda Wojewódzkiej Ligi Dzieci i Młodzików 11-12 lat. Organizatorami tej dużej imprezy pływackiej był Lubelski Okręgowy Związek Pływacki oraz klub RWKS Sparta. Zawodników i gości na Biłgorajskiej Pływalni witał Adam Osuch, gospodarz mistrzostw. Impreza ta jest po raz siódmy organizowana na naszej Biłgorajskiej Pływalni. Także dziękujemy za zaufanie i docenienie naszych tutaj starań. Mam nadzieję, że rok przyszły i kolejny również będą gościły tutaj na te nasze zmagania. Żeby nie przedłużać, to bardzo chciałbym, jak już wcześniej wspomniałem, powitać sędziów, ale przede wszystkim chciałbym najgoręcej przywitać przyjeżdżających do Biłgoraja i nie tylko do Biłgoraja zawodników z całego województwa lubelskiego. Duże brawa. Oczywiście bez rodziców i trenerów przypuszczam, że trudno byłoby tu was wszystkich zwabić, także dla nich również duże brawa. Do sportowej rywalizacji zgłosiło się 15 klubów z całego województwa lubelskiego. Zawodniczki i zawodnicy rywalizowali ze sobą w 319 startach indywidualnych oraz sztafetach w dwóch kategoriach wiekowych. Wszystkich zawodników witał też Marian Tokarski, starosta biłgorajski. Cieszę się, że te mistrzostwa odbywają się właśnie tu w Biłgoraju, na naszej pływalni. Drodzy zawodnicy, życzę wam z całego serca formy olimpijskiej i życiowych sukcesów. A wszystkim Państwa wspaniałych wrażeń i proszę o gorący doping dla naszych tutaj sportowców. Spartan reprezentowała drużyna 10- i 11-letnich pływaków trenujących pod okiem Agnieszki Iwanek i drużyna 12-latków trenujących u Andrzeja Woźnego. Najwięcej emocji i radości zawodnikom i trenerce przyniosły starty drużynowe. Dzieci rywalizowały w sztafetach mieszanych, dwie dziewczynki i dwóch chłopców w stylu klasycznym i zmiennym. Świetnie wypadły sztafety 11-latków, zajmując bardzo wysokie drugie miejsce na dystansie 4x50 metrów stylem klasycznym. Srebrne medale otrzymali kolejno Oskar Kłysz, Wiktoria Flis, Ania Jonik, Antoni Staszczak. Druga sztafeta dzieci 11-letnich zajęła trzecie miejsce na dystansie 4x50 metrów sposobem zmiennym. Brązowe medale otrzymali Melania Małek, Wojtek Nizio, Tadeusz Nizio, Alicja Pieczykolan. Cieszy równa i wysoka forma całej drużyny. Warto podkreślić, że podane rezultaty to w przeważającej większości nowe życiówki, poprawione niekiedy o ponad 5 sekund, co w przypadku dystansu sprinterskiego, jakim jest 50 metrów, jest świetnym osiągnięciem. Druga sztafeta w stylu klasycznym, w której składzie wystartowały dzieci o rok młodsze. Martyna Wszoła, Kacper Wilczyński, Bartosz Sadowski, Anna Biernacka uplasowała się na miejscu piątym, co również jest dużym osiągnięciem. Indywidualnie najlepiej wypadła Melania Małek, która zajęła piąte miejsce na dystansie 50 metrów stylem grzbietowym. Wśród wszystkich startów Spartan padło ponad 20 rekordów życiowych. Punkty zdobyte w startach indywidualnych i sztafetach przez dzieci 10- i 11-letnie plasują klub na 6. miejscu, starty 12-latków na miejscu 11 wśród 15 startujących klubów. Amatorska Liga Piłki Nożnej zainaugurowała rundę wiosenną. Pierwsze spotkania pomiędzy zespołami odbyły się w sobotę 9 kwietnia. Drużyny rozegrały mecze na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 4 i Szkole Podstawowej nr 1. Dwa spotkania rozstrzygnęły się walkowerem, bo drużyny OKS Sitarska i Polskone nie stawiły się na start. Najwięcej goli, 16, strzelono w spotkaniu pomiędzy FC Bażant i KPP. 12-4 wygrała drużyna KPP. Aż 14 bramek padło w dwóch innych meczach. Blokersi pokonali 100% 11-3, a Model ekipę Biłgoraj 9-5. W pozostałych spotkaniach załadunek Team Biłgoraj pokonał Nadleśnictwo Biłgoraj 7-1, a Spartacus Team wygrał z SNW 8-3. Królem strzelców po 12 kolejkach Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej jest Maksymilian Furmaniak z ekipy Biłgoraj. Trafił do bramki aż 37 razy. Kolejne spotkania zaplanowano na 16 kwietnia. W piątek 15 kwietnia o godzinie 19 w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Targowej rozpocznie się mecz piłki ręcznej mężczyzn drugiej ligi pomiędzy MKS-em Biłgoraj i SPR Orzeł Przeworsk. W przerwie meczu odbędzie się licytacja koszulek zawodników kadry narodowej Michała Chodary i Rafała Glińskiego, natomiast przy wejściu zbierane będą cegiełki. Pieniądze zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację małej Igi Paweles, która choruje na epilepsję dziecięcą.